Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym Tech Wednesdayu dotyczącym rozwiązania MailStore, rozwiązania do archiwizacji poczty elektronicznej, które pojawiło się w naszej ofercie od 1 września. Spotkanie poprowadzimy ja, Krzysztof Haugas oraz Mateusz Duda, inżynier, który będzie wspierał nasze rozwiązanie. Spotkanie potrwa około 40 minut, będzie nagrywane, tak jak Państwa informowaliśmy, poprzez czat i będzie dostępne na naszym kanale YouTube, myślę w przyszłym tygodniu. Otrzymacie Państwo taką informację w mailu, który wyślemy do Państwa po dzisiejszym webinarze. Chcieliśmy przybliżyć Państwu tematykę archiwizacji poczty elektronicznej wraz z rozwiązaniem MailStore Server i opowiedzieć w kilku słowach o tym, czym jest to rozwiązanie, a następnie pokazać, jak to rozwiązanie możemy w prosty sposób zaimplementować, skonfigurować i używać tak, żeby było dla nas benefitem. Opowiemy o wyzwaniach, przed którymi stoją klienci używający poczty elektronicznej. Opowiemy o kluczowych zaletach tego, czym jest MailStore Server. Opowiemy też o tym, jakie najczęściej klienci mają obiekcje i zarzuty, czy też to, co powoduje, że nie są zainteresowani kupnem tego typu rozwiązania. Kilka słów o modelu licencjonowania, no i w końcu o tym, jak zakupić takie rozwiązanie. Zacznijmy może od tego, co tak naprawdę jest powodem, że kupujemy czy stosujemy tego typu rozwiązania jak archiwizacja poczty. Przede wszystkim są to rozwiązania, które pozwalają nam zachować zgodność z różnego rodzaju procedurami zgodności z przepisami, z regulacjami wewnętrznymi i zapewniają możliwość zapewniania materiałów dowodowych w przypadku, gdyby nastąpiła taka potrzeba. Archiwizacja poczty pomaga nam również w sytuacji, w której tracimy dane, czy to intencjonalnie, czy to w sposób całkowicie przypadkowy. Jesteśmy w stanie w prosty sposób poradzić sobie z rozwiązaniem tego problemu. W końcu każda z naszych organizacji ma problemy związane z rozmiarami skrzynek pocztowych. Oczywiście ten problem maleje z czasem, obecnie wielkość skrzynek pocztowych jest coraz większa, ale bardzo często wraz ze wzrostem pojemności skrzynek pocztowych następuje niestety również spowolnienie procesu wyszukiwania, segregowania, filtrowania wiadomości e-mail, a co za tym idzie, zmniejsza się znacznie produktywność naszych organizacji. Takie serwery pocztowe, które obsługują znaczne ilości danych, które są gromadzone w sposób ciągły, dzień po dniu, powodują, że rośnie wymaganie co do wielkości przestrzeni dyskowej, która jest potrzebna do przechowywania tych danych. Co za tym idzie, rosną koszty pamięci zewnętrznych, zarządzania tymi pamięciami, administrowania, no i oczywiście bezpieczeństwa przechowywania takich danych. Dla wielu organizacji są to koszty widoczne i będące sporym obciążeniem w budżecie. W końcu nie zawsze mamy możliwość zaimplementowania prostego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu. Z reguły posiadanie tego typu rozwiązania wymaga również posiadania przeszkolonego administratora, czy też osoby, która będzie zajmowała się stworzeniem kopii zapasowych, no a przede wszystkim zakupem takiego rozwiązania, utrzymaniem go, no i ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem rozwiązania typu backup. Każdy z nas również spotkał się z problemem związanym z plikami PST, plikami, w których przechowywane są zarchiwizowane wiadomości w aplikacjach pocztowych typu na przykład Microsoft. Bardzo często te pliki, szczególnie przy przenoszeniu archiwów z jednego komputera na drugi, przy zmianie infrastruktury,
przy transferze kont ulegają zmianie, ulegają utracie czy częściowemu, czy częściowej utracie danych, które w nich się znajdują. Bardzo często nie jesteśmy w stanie wykorzystać efektywnie takich plików przy migracji poczty, na przykład na nowe serwery pocztowe. Tutaj ten problem jest również zaadresowany. No i w końcu możliwość przechowywania lokalnie wiadomości e-mail. Nie każdy serwer poczty umożliwia nam tego typu funkcjonalność. Nie zawsze jesteśmy w stanie posiadać wszystkie wiadomości pocztowe przechowywane w naszej infrastrukturze. Bardzo często jest to jakaś chmura, z której nie zawsze mamy pewność, czy wszystkie wiadomości, które znajdują się na serwerze poczty w chmurze, będą również dostępne dla nas lokalnie. Jest to szereg różnych wyzwań, przed którymi stoi każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, i które to wyzwania zostały zaadresowane przez rozwiązanie firmy Mailstore, Mailstore Server. Jakie są kluczowe zalety tego rozwiązania? Przede wszystkim jest to rozwiązanie proste, które posiada minimalne wymagania sprzętowe, systemowe oraz jest relatywnie dobrze umiejscowione cenowo w stosunku do funkcjonalności, które oferuje. Przy bardzo niskich kosztach eksploatacji mamy możliwość zaadresowania szeregu wyzwań, o których przed chwileczką mówiliśmy, tak żeby nasza poczta elektroniczna była odpowiednio zabezpieczona, żeby działała sprawnie, szybko, efektywnie i żebyśmy mieli pewność przede wszystkim, że wszystkie wiadomości, które były wysłane czy też były stworzone, będą w sposób prosty możliwe do odzyskania lub też do ponownego użycia w przypadku, gdyby nastąpiła taka potrzeba. Jedną z korzyści, które oferuje Mailstore Server, są korzyści związane z magazynowaniem danych, przechowywaniem tych danych, które są zawarte w różnego rodzaju wiadomościach e-mail trafiających do organizacji. Są to korzyści związane z bardzo szybkim przetwarzaniem również wniosków o zabezpieczenie danych. Dane, które są przechowywane w rozwiązaniu Mailstore Server, są kompresowane i są szyfrowane kluczem 256-bitowym. Także po archiwizacji są one bardzo prosto dostępne dla administratora, czy też dla użytkowników, którzy chcieliby znaleźć odpowiednią informację, a z drugiej strony mamy tutaj możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa przechowywania tych danych i przede wszystkim pewność, że 100% wiadomości, które są w naszej organizacji, zostały wcześniej zarchiwizowane. Kolejną korzyścią jest całkowita ochrona przed utratą danych. Bardzo często zdarza się tak, że różne osoby korzystające z poczty elektronicznej kasują wiadomości lub też te wiadomości są kasowane w sposób przypadkowy. Bardzo często na przykład pracownik przed opuszczeniem stanowiska pracy kasuje część korespondencji, która może mieć również wartość dla przedsiębiorstwa, ponieważ na przykład może zaraz zawierać dane związane z pracą na danym stanowisku. W związku z tym tutaj rozwiązanie ma możliwość zapewnienia nam 100% kopii czy archiwizacji 100% wiadomości, które zostały stworzone w systemie, jak również możliwość przywrócenia z archiwum w każdej chwili zarówno wiadomości, które zostały tam wcześniej przesłane, jak i tych wiadomości, które zostały już usunięte wcześniej przez użytkowników, a zostały wcześniej zarchiwizowane. Zapewnia nam to bardzo dużą przejrzystość, transparentność systemu i możliwość odzyskania każdej wiadomości pocztowej, na której nam będzie zależało. W końcu Mailstore Server pozwala nam również na ograniczenie rozmiaru skrzynek pocztowych poprzez możliwość wytransferowania na serwer firmy Mailstore, na przykład dużych załączników, bądź określenia w polityce wiadomości, które mają być tam przesyłane, ograniczając w ten sposób limit czy wielkość, jaka jest potrzebna
dla skrzynek pocztowych i zarazem przyspieszając wyszukiwanie różnych wiadomości czy też załączników, które znajdują się w tych wiadomościach. Dzięki mechanizmowi deduplikacji mamy możliwość zaoszczędzenia ponad 70% przestrzeni dyskowej. Mechanizm polega na przykład na funkcjonalności, która pozwala Mailstallowi kopiować dane w sposób, nazwijmy to, oszczędzający powierzchnię dyskową, czyli w przypadku, kiedy na przykład mamy podwójny załącznik albo informacje, które są zawarte w różnego rodzaju mailach, są tożsame, są takie same, Mailstall pozwala na zaoszczędzenie poczty poprzez tylko jednokrotne zapisanie takiego pliku w swojej przestrzeni dyskowej, a dzięki kompresji powoduje, że ta przestrzeń jeszcze podlega dodatkowej oszczędności. Mamy możliwość skonfigurowania przesyłania dużej ilości danych z serwera do archiwum i tym samym zoptymalizowanie działania zarówno naszego serwera poczty, jak i tutaj całej infrastruktury związanej z backupem, z archiwizacją i z użytkowaniem poczty elektronicznej. W końcu poprzez swoje mechanizmy właśnie związane z kompresją, z deduplikacją danych mamy możliwość, czy upraszczamy proces tworzenia kopii zapasowych, zarazem dając możliwość przywrócenia wiadomości poprzez bardzo prosty jeden klik danego użytkownika bez potrzeby angażowania administratora w cały proces odzyskiwania straconych czy też przypadkowo skasowanych wiadomości. Uzyskujemy dzięki temu zmniejszenie obciążenia działów IT, zmniejszenie obciążenia czasu pracy administratora i tym samym oczywiście zmniejszenie kosztów zarządzania naszą organizacją. Również tworzymy kopie zapasowe plików PST. Mamy centralne repozytorium tego typu plików, co powoduje, że w przypadku ich uszkodzenia na urządzeniach końcowych bądź na serwerach mamy możliwość bardzo prostego odzyskania takich plików i przywrócenia pełnej dostępności wiadomości elektronicznych, wiadomości poczty elektronicznej, które były wcześniej wygenerowane przez użytkowników. W końcu jedną z większych korzyści jest możliwość centralizowania przechowywania różnego rodzaju wiadomości, czy kopii wiadomości, które dotychczas były przechowywane bądź to w chmurze, bądź na różnych rozproszonych serwerach, bądź klientach. Tutaj mamy możliwość stworzenia centralnego repozytorium takich kopii zapasowych i centralnego ich przechowywania na serwerze Mailstore, a co za tym idzie, też możliwość centralnego przeszukiwania takiego repozytorium i szybszego docierania do informacji czy też do wiadomości, które są nam w danym momencie niezbędne. Jakie są najczęstsze obiekcje klientów i nasze odpowiedzi na to? Bardzo często klienci mówią, że ich przedsiębiorstwo jest zbyt małe, żeby kupić takie rozwiązanie. Generalnie każda firma, bez względu na jej wielkość, posiada te same problemy. Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić bezpieczeństwo i możliwość odzyskiwania wiadomości e-mail. Muszą również być zgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim muszą dbać o efektywność i produktywność swojej organizacji. W związku z tym koszt takiego rozwiązania, nawet dla bardzo małego przedsiębiorstwa, jest w pełni opłacalny i pozwala na zwiększenie efektywności jego działań. Jeśli chodzi o stronę czysto kosztową, to tutaj należy zauważyć, że posiadając rozwiązanie Mailstall Server, zmniejszamy zasadniczo ilość pracy, jaka jest potrzebna do wykonania przez działy IT, jak również zmniejszamy koszty potrzebne na pamięć zewnętrzną, która bardzo często jest
potrzebna do przechowywania kopii zapasowych wiadomości elektronicznych, jak również równoważymy tutaj koszty zakupu rozwiązania do backupu danych, który bardzo często jest również widocznym kosztem w każdej organizacji. Jeśli chodzi o argument, który bardzo często klienci podnoszą, mówią, że ich rozwiązanie pocztowe ma już budowaną opcję archiwizacji. Tego typu rozwiązanie oczywiście ma pewne plusy, natomiast w praktyce, ponieważ zarchiwizowana poczta jest przechowywana na tym samym serwerze poczty, nie powoduje to zysków, jeśli chodzi o obciążenie serwera. Ono z reguły pozostaje na takim samym poziomie, bądź też po prostu się zwiększa ze względu na przyrostową bazę danych wiadomości zarchiwizowanych. Nie poprawia też możliwości szybkości wyszukiwania tego typu informacji wśród wiadomości pocztowych. No i wiąże się bardzo często z kosztami znacznie większymi niż zakup takiego rozwiązania jak MailStore Server. Bardzo często mamy też do czynienia z sytuacją, w której klienci posiadają już rozwiązanie chmurowe typu na przykład Office 365 i zastanawiają się, jak tego typu rozwiązanie może pomóc im, jeśli Office 365 posiada opcję na przykład archiwizacji. My tutaj wynotowaliśmy przynajmniej 5 argumentów, które będą kluczowe dla każdego klienta tego typu rozwiązania, w tym to, że każdy klient powinien posiadać jakąś kopię zapasową, najlepiej na rozwiązaniu typu on-premise, tak żeby w razie czego miał dostęp do wszystkich wiadomości przez tak długi czas, jak to będzie konieczne, niezależnie od subskrypcji, która jest wykupiona. Oczywiście bezpieczeństwo, czyli zabezpieczenie się przed przypadkowym usunięciem wiadomości i możliwością dotarcia do takich usuniętych informacji czy wiadomości bez względu na to, gdzie one się znajdują. Zgodność z prawem, czyli zabezpieczenie sobie możliwości zarchiwizowania informacji, które będzie na nas narzucało prawo, tak żebyśmy zawsze mogli do nich dotrzeć. W końcu dostępność wiadomości. To, o czym mówiłem wcześniej, często zdarza się, że osoby usuwają wiadomości intencjonalnie bądź nie. Posiadając rozwiązanie typu MailStore Server, mamy możliwość stworzenia sobie archiwum, które zawsze zapewniają dostęp do tego typu informacji. No i w końcu bardzo szybkie przeszukiwanie, centralne przeszukiwanie wszystkich wiadomości, tak żeby jak najszybciej dotrzeć do informacji bez spowolnienia działania całego systemu pocztowego. Chciałem jeszcze powiedzieć o backupie. Bardzo częstym argumentem jest również to, że klienci mówią, my posiadamy już rozwiązanie typu backup. Backup a archiwizacja to są dwie różne rzeczy, które w zasadzie powinny się uzupełniać, a nie konkurować ze sobą. Kopie zapasowe, takie typowe kopie zapasowe, nie oferują prawie żadnej funkcjonalności, o której mówiliśmy do tej pory i w zasadzie powinny być, są innym rozwiązaniem, innego typu rozwiązaniem niż rozwiązanie MailStore Server do archiwizacji poczty. Kluczowe różnice pokazaliśmy na tym slajdzie. Możecie Państwo to sobie sami wynotować. Jeśli chodzi o redukcję obciążenia, eliminację ograniczeń wielkości skrzynki pocztowej, możliwości kompresji maila, zaoszczędzenia miejsca związanego z przechowywaniem wiadomości, zabezpieczeniem przed manipulacją takimi zarchiwizowanymi wiadomościami, z szybkim wyszukiwaniem, bo to pełne indeksowanie tekstu i maili, czy przywracaniem utraconych wiadomości, to są korzyści, które daje nam tutaj rozwiązanie do archiwizacji, a które niekoniecznie są dostępne w rozwiązaniu do backupu poczty. Jaki jest model licencjonowania? Minimalna liczba zamawianych licencji wynosi 5. Płacimy per skrzynka pocztowa dla każdego użytkownika, czyli organizacja powinna wykupić licencję na każdego użytkownika, który będzie korzystał z poczty elektronicznej. Co ważne, jeśli taki użytkownik przestaje być pracownikiem firmy, licencja staje się wolna i można ją transferować na innego użytkownika. Zamówienie, każde zamówienie obejmuje licencję. Licencje są roczne, dwuletnie lub trzyletnie, wraz z umową supportową, która daje nam wsparcie techniczne, aktualizację zawsze do najnowszej wersji rozwiązania MailStore Server.
i mamy możliwość również dodawania nowych użytkowników do instalacji, którą kupujemy. Co ważne, Maystor wychodzi tutaj mocno naprzeciw klientom. W przypadku rozszerzania instalacji cena takiego rozwiązania będzie zawsze pochodziła z przedziału cenowego, który jest sumą obecnie posiadanych licencji i tych licencji, które dodatkowo zamawiamy. Jak kupić Maystor serwer? Jak wspomniałem, cena jednej licencji, czy cena licencji dla użytkownika zależy od ogólnej liczby wszystkich posiadanych licencji, a koszt tych dodatkowych upgrade'ów jest obliczany właśnie na podstawie ogólnej, sumarycznej liczby licencji, które użytkownik posiada i które będzie kupował. Mamy dodatkowy 20% upust dla klientów, którzy są organizacjami typu non-profit, dla instytucji edukacyjnych oraz dla instytucji publicznych. Dodatkowo w przypadku pierwszego zakupu możemy powiedzieć, że jest coś, co nazwiemy ofertą typu competitive upgrade, czy też konkurencyjną ofertą uaktualnienia, w ramach której oferujemy jednorazową zniżkę w wysokości 50% od ceny SRP przy pierwszym zakupie rozwiązania dla nowego klienta, czyli musi to być nowy klient, który nie używał do tej pory rozwiązania Maystor, który zdecyduje się na zakup takiego rozwiązania w celu zastąpienia rozwiązania konkurencyjnego, które w danym momencie posiada. I tutaj chciałbym zaprosić Państwa serdecznie do kontaktu z nami, tak żebyśmy mogli przekazać Państwu więcej informacji dotyczących bieżących promocji, wycen i tego, w jaki sposób możecie Państwo zakupić takie rozwiązanie. Kontakt najlepiej z nami nawiązać poprzez mail mailstore@bakotech.pl lub na naszej stronie bakotech.pl w zakładce Vendor, tam sekcja Maystor, gdzie są podstawowe informacje. A teraz chciałem przekazać tutaj głos Mateuszowi Dudzie, który zaprezentuje Państwu, jak to rozwiązanie działa w praktyce, tak żebyście Państwo mieli lepsze rozpoznanie w tym rozwiązaniu. Dziękuję bardzo. Mateusz, przekazuję Ci głos. Dzień dobry. Już pozwolę, że swój ekran. Okej. Okay. Mam nadzieję, że widać już mój ekran. Poproszę tylko o potwierdzenie. Okej, okay. W takim razie witam Państwa serdecznie. Jestem Duda Mateusz, jestem tutaj pre-sales inżynierem w firmie Bakotech. I dzisiaj mam przyjemność zaprezentować dla Państwa właśnie produkt Maystor Server od strony technicznej. Zacznę od tego, że sam dostęp do konsoli jest dostępny na 3 sposoby dla użytkownika oraz na 2 sposoby dla administratora. Całość instalujemy na ten moment, już tutaj widziałem, padały pytania, na ten moment mamy tylko opcję instalowania tego lokalnie w serwer gdzieś u klienta. Całość instalujemy na maszynie z systemem operacyjnym Windows od Windowsa 7 i od Windowsa 2008 w górę. Jak wspominałem, mamy dostęp na 3 możliwe sposoby dla użytkownika. Pierwszym sposobem jest to strona internetowa. Serwer przychodzi wraz z gotowym serwerem HTTP, także tutaj nie musimy nic dodatkowo instalować. A logując się przez stronę, widzimy tak naprawdę podgląd wszystkich swoich maili. Możemy je z tamtego poziomu eksportować, archiwizować lub też usuwać, generalnie nimi zarządzać, jeśli oczywiście dostaniemy takie prawa od administratora. Dostęp administracyjny jest przez zupełnie inną stronę. Tam już jest jakby konsola, która też pojawia się w formie aplikacji. Ja tutaj się na tej aplikacji głównie skupię, jeśli będzie chodzić o zarządzanie. Aplikację dostajemy wraz z serwerem. Po jego zainstalowaniu instaluje się równorzędnie z nim właśnie aplikacja desktopowa do zarządzania. I trzecim możliwym sposobem dla użytkownika na podgląd swoich maili jest taki mały add-on do Outlooka. Dzięki niemu będziemy mogli odpowiadać na maile. Zarchiwizowane już będziemy mogli stamtąd też bardzo szybko eksportować do siebie. Nie będziemy za to mogli stamtąd usuwać.
Jeśli chodzi o samozarządzanie i co możemy jako administrator serwera zrobić, już tutaj Państwu pokazuję. Mamy zintegrowane logowanie z systemem, z poświadczeniami systemu Windows lub też mamy logowanie danymi skonfigurowanymi przez nas samych. Rozwinę sobie tutaj, pozwolę sobie rozwinąć narzędzia administracyjne i tutaj jak widzimy, mamy listę użytkowników, widzimy, czy ten użytkownik jest zintegrowany w bazie danych Magistora, czy został on zintegrowany poprzez jakieś usługi katalogowe. Tutaj możemy dodawać użytkowników ręcznie lub możemy ich zaciągać z różnych usług katalogowych. Jeśli chodzi o te usługi katalogowe, mamy do dyspozycji Active Directory, G Suite, IceWrap, Kerio czy Office 365, także z tych najpopularniejszych. Myślę, że to jest bardzo duży, taki bardzo duży wybór, który wpasowuje się w to, czego aktualnie klienci tak naprawdę używają. Jak już wspominałem, możemy nadawać każdemu użytkownikowi z osobna konkretne uprawnienia. Tutaj widzimy podgląd, czyli wiemy, że do takiego archiwum administratora mają dostęp użytkownicy JLP, test user, test i test user z takimi konkretnymi podanymi przez nas prawami. Tutaj to pozwala na to, że mając projekty grupowe czy jakieś skrzynki współdzielone, chcemy, żeby jednak kilka osób miało dostęp do tego archiwum, żeby w razie czego mogło podejrzeć jakieś starsze maile, które już na przykład nie są dostępne na naszym serwerze mailowym z powodu zasad retencji maili itd. Na samym końcu mamy możliwość podglądu tych naszych archiwum, ile jest wiadomości w konkretnym archiwum, jakie to jest, ile zajmuje miejsca, ile to jest pojemności całej zajętości aktualnie używanej powierzchni. Jeśli chodzi o pomoc prawną, MailStore, jak możemy się zabezpieczyć, mamy zakładkę Compliance. Tutaj możemy sobie ustalać rzeczy dotyczące minimalnego okresu przechowywania maili, czy wstrzymania całkowitego wstrzymania możliwości usuwania maili z serwera, powiedzmy, gdy przychodzi do nas audytor i prosi, żebyśmy udostępnili dostęp. I tak, pierwszą opcją możemy pozwolić administratorom na podgląd maili innych użytkowników lub też nie. Druga opcja, właśnie te polityki odnoszące się do minimalnego okresu przechowywania e-maili. Tutaj możemy definiować konkretny typ polityki, czyli polityka, która nam będzie trzymać na przykład wszystkie maile, które zawierają jakiekolwiek załączniki, dzięki czemu na przykład możemy tutaj ustalić sobie, żeby takie maile były trzymane przez 3 lata u nas na serwerze i dopiero po tym okresie użytkownik czy administrator będzie mógł usunąć ten mail z archiwizowanej bazy danych w MailStore. Dodatkowo możemy na przykład jeszcze zrobić drugą politykę, tak jak mam zrobione, czyli wszystkie maile trzymamy co najmniej miesiąc, a konkretne jakieś maile, które spełniają, jak widać tutaj, kryteria, że mają w sobie słowo faktura, gdziekolwiek by się ona nie znalazło, to już takie maile będą musiały trzymać, będą być usunięte przez okres co najmniej 10 lat. Takich polityk tak naprawdę możemy tworzyć bardzo dużo, możemy je włączać, wyłączać, zależnie od naszych potrzeb. Kolejna opcja, włączenie całkowitego, wymuszenie opcji takiej, że nie jesteśmy w stanie usuwać w ogóle maili. Tutaj to po prostu jest taka opcja tymczasowa, przychodzi do nas audytor i co od razu możemy zrobić, możemy utworzyć mu też konto, nadajemy mu jakieś hasło, on będzie się logował takimi poświadczeniami, będzie mieć dostęp do wszystkich skrzynek użytkowników, ale tylko z prawami do odczytu, bez możliwości zmiany, usuwania, czy też zapisywania, eksportowania itd. Kolejną rzeczą jest audytowanie naszego całego środowiska. Tutaj wybieramy sobie opcje, które tak naprawdę chcemy audytować, chcemy widzieć te zmiany, które były dokonywane i tutaj już mamy cały log tych zmian dokonywanych. Pozwolę sobie tutaj wylistować te zmiany z tego tygodnia i tutaj widzimy, że były logowania do systemu, były wylogowania z systemu, były jakieś wyszukiwania wiadomości, od razu klikając na jakiśkolwiek rekord,
Pojawia nam się tutaj pod spodem pasek czy okno szczegółów i dokładnie widzimy, czego konkretna osoba gdzie szukała. Jeśli chodzi na przykład o dodawanie użytkownika, to od razu widzimy, że administrator dodał użytkownika tej ASD z uprawnieniami do logowania, do zmiany hasła, do importu maili i do zmiany profili importowania. Te logi są bardzo szczegółowe, one są przechowywane tak naprawdę przez okres czasu równorzędny z okresem ważności powiedzmy danego e-maila, do którego będzie dotyczyć ta akcja. Kolejną rzeczą są prace, które możemy nadawać. Tutaj możemy kolejkować swoje zadania, sprawdzać, czy jest dostępne miejsce na serwerze. Jeśli nie, to możemy ewentualnie wysłać na przykład powiadomienia do administratora, jeśli skończy się zajętość powierzchni dyskowej o ileś procent, albo ilość maili w bazie danych osiągnie jakąś konkretną ilość. Przechodząc teraz do samej archiwizacji i do samego eksportu, tutaj mamy na górze właśnie nad toolsami administracyjnymi dwie opcje. Pierwsza to jest archiwizacja, druga to jest eksport. Zacznę od archiwizacji. Tutaj tworzymy tak naprawdę profile archiwizacji, czyli skąd chcemy pobierać tą pocztę na nasz serwer, skąd z jakiego źródła chcemy ją archiwizować, co jaki czas chcemy ją archiwizować, czy może od razu chcemy ją archiwizować. I mamy kilka dostępnych tutaj też opcji. Jeśli chodzi o serwery mailowe, z których możemy archiwizować pocztę, jest ta gama Exchange, G Suite, Gmail, Kerio, IceWrap oraz inne serwery, które wspierają IMAP oraz POP3, jeśli mamy jakiś niestandardowy serwer typu Postfix Linuxowy chociażby, jeśli on tylko wspiera IMAP-a lub POP3, to będziemy mogli z niego zastać te maile. Możemy pobrać maile bezpośrednio z aplikacji desktopowych, takich jak Outlook, takich jak Mozilla, oraz będziemy mogli tak samo pobrać te maile bezpośrednio z konkretnych plików, czyli z plików EML czy z plików PST. Jeśli chodzi o chociażby Exchange'a, na tym podstawie zrobię, mamy tutaj kilka możliwości archiwizacji. Po pierwsze, archiwizujemy tylko pojedynczą skrzynkę. To jest głównie do użytkowników taka opcja. Będą mogli wymusić archiwizowanie swojej skrzynki, powiedzmy, co okres 7 dni i ten profil będzie im się odpalał tylko u nich lokalnie, a my na przykład dodatkowo jako administrator możemy wymusić opcję zaimportowania czy tam archiwizowania wszystkich skrzynek pocztowych w naszym serwerze Exchange już powiedzmy co miesiąc, żebyśmy mieli większą widoczność tego, co się dzieje w naszym systemie. Mamy też możliwość archiwizacji folderów publicznych i na samym końcu mamy coś takiego jak journaling, czyli jakikolwiek e-mail trafi na nasz serwer, czy to jako poczta wchodząca, czy jako poczta wychodząca, od razu będzie archiwizowany tuż po tak naprawdę jego otrzymaniu przez serwer. To sprawi, że żaden e-mail, który został jakkolwiek przesłany przez nasz serwer, nie umknie naszej uwadze i każdy e-mail zostanie zarchiwizowany. Tutaj mamy pod spodem już profile archiwizacji. Możemy ich tworzyć, jak już mówiłem, bardzo, bardzo wiele z różnymi opcjami, z różnymi czasami wykonania. Jeśli chcemy uruchomić taki profil ręcznie z palca, klikamy tak naprawdę na niego dwa razy, pokaże nam się tutaj okienko statusu. Widzimy, ile jest aktualnie maili, ile będzie zaraz dochodzić maili do nas na serwer, ile jest aktualnie maili będzie archiwizowanych. Taką akcję w każdej chwili możemy przerwać. Widzimy, ta akcja została przerwana i tam się też pokaże właśnie takie ostrzeżenie, że ta akcja była wykonywana, ale coś się nie powiodło. Jeśli nie mieliśmy dostępu do jakiejś skrzynki, czy źle znaleźliśmy uprawnienia, no to będziemy jeszcze mieli inne oznaczenie, które nam pokaże, że ta akcja nie powiodła się zupełnie dla konkretnej jakiejś jednej skrzynki. Ostatnią opcją jest opcja eksportu maili, czyli już mamy tutaj zarchiwizowane maile na naszym serwerze mailstorowym i powiedzmy jakiś pracownik potrzebuje maili sprzed okresu 4 lat, już ich nie ma na serwerze, bo zostały usunięte, o nich nie ma lokalnie, też się usunął.
ale wiemy, że my tutaj mamy zarchiwizowane. Robimy coś takiego jak eksport. Tutaj już mamy troszkę mniej możliwości. Mamy Exchange'a, G Suite Gmail oraz inne skrzynki, które obsługują IMAP-a. Wybieramy sobie taką skrzynkę. Wybieramy sobie typ, czyli tutaj na przykład posłużę się właśnie przykładem Exchange'a. Wybieramy sobie folder, który chcemy przywrócić dla konkretnego użytkownika, czyli na przykład jest to folder z wysłanych. Chcemy go przywrócić na takie konto. Wpisujemy tutaj tak naprawdę tylko poświadczenia. Klikamy dalej. Klikamy dalej. I w tym momencie zaczął nam się eksport tych danych na konkretną skrzynkę mailową. Teraz logując się tutaj przez przeglądarkę, pokażę Państwu, jak wygląda ten eksport już na tak naprawdę serwerze po pierwsze mail storowym, a po drugie na serwerze exchange'owym, jeśli tylko mi starczy czasu. Jeśli chodzi o archiwa, które mamy w systemie, to nowe archiwum tworzone jest co 5 milionów maili. Wszystkie archiwa, jeśli jest taka potrzeba, są podpisywane cyfrowo. Dodatkowo ruch może być szyfrowany certyfikatem lub też nie. Już tutaj zależy od naszych preferencji. Jeśli chodzi o dostęp poprzez przeglądarkę, to widzimy, tutaj wygląda tak. Mamy tą archiwum Mateusza. Mamy tutaj jego maile, widzimy, co jest powiedzmy w wysłanych, widzimy, co jest w przychodzących i tak naprawdę z tego poziomu możemy podglądać sobie całość, co się tutaj u nas, co użytkownik miał w systemie. Ja Państwu serdecznie dziękuję w takim razie za przyjście na nasz webinar, za pojawienie się.